nie wystawiałem dotąd specjalnie nigdzie. Małe jakieś takie nic nieznaczące współwystawy, ale na żadną skalę, bo taką bardziej lokalną. A wystawa, która miała miejsce 18 listopada tego roku, no była takim, można powiedzieć, podsumowaniem trochę tego wszystkiego, co do tej pory robiłem. Maluję już ładnych parę lat, będzie tego z 35. Dziękuję Państwu, że chcieliście przyjść w taką ciemną noc. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj, bo artysta bez odbiorców to właściwie nie jest żadnym artystą. Andrzej ma niebanalne spojrzenie na to, co jest naszym miastem. To są fragmenty Bydgoszczy i wystawa tak została nazwana Bydgoskie kadry. Zastanawiałem się kiedyś nad tym, co tak właściwie ja robię, jakiego rodzaju to jest malarstwo. Więc z pewnością jest to realistyczne malarstwo. Raczej rzadko kiedy sięgam po jakąś abstrakcję czy kierunki, które gdzieś tam dalej wybiegają. Myślę, że to moje malarstwo jest takim troszeczkę też malarstwem intencjonalnym bardziej. Ja po prostu mam gdzieś tam w sobie dużo takich emocji, które no, trudno może wyrazić w inny sposób. I dzięki farbie, dzięki temu warsztatowi, jakim się posługuję, no, jestem w stanie coś dać od siebie, opowiedzieć o sobie trochę w ten sposób. Bo kolorem można dużo właśnie wyrazić, dużo powiedzieć i chyba temu służy mi to malarstwo też. Oprócz tego, że utrwalam pewne rzeczy, że przenoszę je tam w przestrzeń, w przyszłość, to właśnie chyba też o to chodzi. Dużo ciekawych ludzi przyszło, znajomych, rodzina, bo tak można powiedzieć swojsko, tak rodzinnie się zrobiło, bo klimat był bardzo taki radosny, muzyczka, tak właśnie, no bardzo ładnie było. A że rodzinne, no właśnie nie było jakiegoś pompatyzmu w tym spotkaniu. Po prostu rozmawialiśmy sobie o takich sprawach właśnie sztuki i malarstwa i nie tylko. Dlatego rodzinna, bo właśnie wszyscy byli, co dowodzi, że ta rodzina nasza jakoś się tam trzyma i interesują poszczególnych członków sprawy innych, więc jest przez to takie właśnie jakaś taka wymiana może i tych wartości, które tutaj każdy gromadzi. I ja się zawsze dobrze czuję w otoczeniu mojej rodziny, czuję się pewniej, dlatego zachęcam do tego, żeby właśnie rodziną się też zajmować, nie tylko swoją działalnością, bo musiałem przez te lata to łączyć. Bo właściwie dzieci od zarania, jak tylko się już rodziły, to widziałem je z pędzlem, widziałem te obrazy, właśnie sterty obrazów gdzieś na szafach. No teraz cały czas też widzą i jakoś współuczestniczyły w tym. Niektóre z nich nawet bardziej lub mniej się tym zainteresowały, więc gdzieś to przeszło na dzieci trochę też. No myślę, że skoro ta wystawa jako pierwsza odbyła się po tych prawie 35 latach moich doświadczeń, no to jest to na pewno duże wydarzenie w moim życiu. No i tak jak już próbowałem żartować podczas wernisażu, że może już i ostatnia wystawa, więc jeżeli z taką częstotliwością miałaby się powtarzać, to na drugą mogę już nie dążyć, więc... Ale może prace zostaną.